Dzisiaj około godziny 15 doszło do tragicznego zdarzenia. Ze wstępnych informacji wynika, że w kierunku Koszalina jechały dwa pojazdy, Fiat Punto, a za nim Volkswagen. Kierowca pojazdu Volkswagen rozpoczął manewr wyprzedzania, jednak zauważył, że z naprzeciwka jedzie samochód ciężarowy i zdecydował, że cofnie się na swój pas ruchu. Cofając się, wracając powiedzmy na swój pas, zahaczył jadący przed nim pojazd Fiat Punto. Siłą uderzenia Fiat uderzył bokiem jadący z naprzeciwka samochód ciężarowy. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, kierowca i pasażer Fiata Punto. Należy się spodziewać, że te utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. W tej chwili pojazdy kierowane są od Koszalina w kierunku Poznania przez Cewlino, natomiast kierowcy jadący z Poznania w kierunku Koszalina powinni się kierować przez Rosnowo.